Dzisiaj kilka słów o nasionach pokrzywy. Ja tak to sobie zbieram i potem dopiero w domu oddzielam te nasionka. Mogłyby być jeszcze ciut bardziej wysuszone, by było mniej suszenia w domu. Ale można i takie, można i później, tylko czasami się już potem sypią i nie są tak wartościowe, więc też trzeba wybrać, na czym nam zależy. Przede wszystkim nasiona pokrzywy, mam troszkę tutaj tego, zobaczcie, zawierają bardzo dużo antyoksydantów, czyli nie dają nam się po prostu starzeć i są regenerujące dla naszych tkanek, bo działają na nas przeciwzapalnie. Działają na nas w taki sposób, że wspomagają nasz układ odpornościowy. Działają przeciwzakrzepowo. Są uznawane za afrodyzjaki, bo wzmagają nasze siły witalne, czyli też pobudzają naszą seksualność. Chronią serce i chronią nasze naczynia krwionośne. Wspomagają działanie naszych nerek, ale nie są wskazane dla osób, które przewlekle chorują na nerki. Wspaniale regenerują nasze oczy. Wspomagają nasz układ nerwowy. Zobaczcie, cały organizm. Gdy mamy problemy z perystaltyką jelit, również powinniśmy sięgać po nasiona pokrzywy. Nasiona pokrzywy łagodzą również napięcia okołomiesiączkowe. Niewskazane są również, tak jak powiedziałam, przy przewlekłych chorobach nerek, ale również po zabiegach chirurgicznych. Do czego wykorzystywać te nasiona? Te ususzone nasiona dodajemy do koktajli. Świeże również można. Dodajemy do sałatek. Zaparzamy sobie. Ale lepsze są do posypania właśnie kanapki, chleba, sałatki. Będzie to bardzo dobrze wpływało na naszą perystaltykę jelit. I wtedy w pełni wykorzystacie po prostu to wszystko dobrodziejstwo, to co znajduje się w nasionkach pokrzywy. Jestem tutaj na takim swoim ugorze. Od lat tutaj nic nie jest uprawiane, więc spokojnie mogę sobie pozbierać. Używajcie nasion pokrzywy, aby spowolnić procesy starzenia. Niestety, starzejemy się od urodzenia. Pozdrawiam Was.